Witam dzisiaj po południu. Dziś mamy Big Market Event i to wcale nie jest Fed. To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. Najważniejsze ogłoszenie dzisiaj, że o 19.10 i po 21.00 zrobimy specjalne dwa wejścia live z komentarzem po decyzji Fedu. I zachęcam także, żeby tam na dole w opisie jest specjalny link, zapisać się na XTB Investing Masterclass. To darmowe wydarzenie będzie miało miejsce już wkrótce, za kilka dni w listopadzie. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Dziś mamy Big Market Event i to wcale nie jest Fed. Zaczynamy od niezwykle interesujących danych o wskaźniku ISM dla sektora przemysłowego. Dane za październik były fatalne, pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy. Dane zaczynają sygnalizować, że te wcześniejsze odbicie może być fałszywe, zwłaszcza subkomponent nowych zamówień był fatalny. No i pytanie jest, czy ożywienie gospodarcze w amerykańskiej gospodarce będzie realizowane. Ponieważ jak zobaczymy na następnym wykresie, to co się dzieje teraz na rynku akcyjnym było wywołane nadzieją na to, że ożywienie gospodarcze w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych się pojawi. No i jeżeli dane makroekonomiczne nie będą tego potwierdzały, no to zamiast jakiegoś większego wzrostowego odbicia rynek może się zastanawiać, czy tak faktycznie będzie. I w tym miejscu do gry wchodzą amerykańskie obligacje, bo to one mogą teraz uruchomić znowu atrakcyjność inwestowania na amerykańskim rynku akcyjnym, ale pod warunkiem, że rentowności pójdą w dół. I o to będzie dzisiaj toczyła się cała batalia, bo zobaczymy, czy dane, które są złe, będą odczytane jako dobre, czy ta odmienna logika będzie znowu funkcjonowała. I rzut oka także na amerykańskiego dolara, który jak widzimy próbuje przetestować najbliższe wsparcia, ale na chwilę obecną, zaraz po tych danych ISM, dane się, ten rynek i wsparcia się bronią. Dlatego też wszystko jest w grze i czekamy na to, co się wydarzy w kolejnych godzinach. Za nami Big Market Event i to wcale nie jest Fed. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim naprawdę warto znać ten materiał o umyśle łowcy, jak myślą zawodowi profesjonalni traderzy w sytuacji takiej dużej zmienności, niepewności, ogromnych wahań. Naprawdę warto poznać te metody, jak zwiększyć szanse powodzenia na rynkach finansowych, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo, że coś nam się nie uda. Te materiały, przypominam, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. I kolejnym ważnym wydarzeniem są dzisiejsze wskaźniki ADP. ADP to jest informacja dotycząca zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym i w październiku była ona niższa niż zakładały prognozy, bardzo bliska skrajnie pesymistycznym prognozom, ale widocznie rynek uznaje, że te dane są godne z lekceważenia, bo są dzisiaj zdecydowanie ważniejsze rzeczy do dyskontowania. Oczywiście o godzinie 19 poznamy także Fed, decyzję, jaka ma być o stopach procentowych. Jak widzimy, nie ma nikogo, kto skłaniałby się do tego, żeby obstawiać zmianę w polityce monetarnej. Nie ma nikogo, kto obstawiałby podwyżkę, ani nie ma nikogo, kto stawiałby na obniżkę stóp procentowych. Największe banki, dawne inwestycyjne, obstawiają, że będzie po prostu kontynuacja pauzy w cyklu monetarnym. No i zobaczymy, jakie będzie przesłanie Fedu, jakie będą informacje zawarte w wypowiedzi prezesa Powella. Przypominam, po każdym z tych wydarzeń będzie specjalny live z moim komentarzem dotyczącym tych wydarzeń, więc zachęcam już dzisiaj około godziny 19.10, żeby wrócić na kanał, żeby zobaczyć, jakie są moje komentarze dotyczące tych wydarzeń, oraz dzisiaj po godzinie 21.00 także zrobimy sobie krótkie takie wejście na temat tego, co się wydarzyło na rynkach finansowych i jak to teraz należy interpretować. Fed będzie się koncentrował przede wszystkim na spadku inflacji. Jak widzimy, ulubiona miara inflacji Fedu, czyli wskaźnik PCE, nie potwierdza zachowania inflacji konsumenckiej, co skłania do takiego bardziej gołębiego nastawienia się
banku centralnego, ale inwestorzy, w tym wypadku wielki bank Goldman Sachs, sygnalizuje, że ostatnia fala przeceny amerykańskich obligacji, czyli wzrost rentowności, był ekwiwalentem nawet czterech kolejnych podwyżek stóp procentowych. Tak zmieniły się warunki finansowania biznesów i spółek w Stanach Zjednoczonych, że właśnie tak to teraz zostało przez rynek zinterpretowane i zachowanie właśnie amerykańskich obligacji doprowadziło do perturbacji na indeksach giełdowych, czyli na rynku amerykańskich akcji. No i teraz, drodzy Państwo, dziś mamy big market event i to wcale nie jest Fed. Dlaczego? Ponieważ na samym początku sesji amerykańskiej dostaliśmy informację o tym, co amerykańskie władze zamierzają zrobić, czyli Ministerstwo Skarbu, z emisją kolejnych obligacji. Rynek się tego bardzo, bardzo obawiał, że kolejna zwiększona fala podaży amerykańskich obligacji doprowadzi do tego, że te rentowności jeszcze bardziej pójdą w górę. W momencie tworzenia tego wpisu pojawiły się pierwsze informacje na ten temat i jak widzimy, że w sytuacji, kiedy ten dług cały czas rośnie, rynek dostaje informację, że amerykańskie potrzeby dotyczące rynku obligacji będą jednak rosły, ale prawdopodobnie rynek spodziewał się jeszcze większej podaży amerykańskich obligacji, stąd też w momencie publikacji tych wszystkich informacji rentowności zamiast rosnąć zaczęły spadać. Czyli rynek interpretuje te wydarzenia na korzyść popytu na ryzyko. Jeżeli te tendencje się utrzymają, to ta dzisiejsza sesja giełdowa na Wall Street może być wzrostowa, ponieważ teraz to rynek obligacji steruje tym, co się dzieje na rynku ryzyka. Za każdym razem, gdy rentowności będą spadać, a już zwłaszcza gdybyśmy pokonali ten poziom wsparcia 4,80 na rentownościach amerykańskich dziesiątek, byłaby to wyśmienita zachęta do tego, żeby rozpocząć kolejną falę wzrostów popytu i ataku popytu na ryzyko. Prawdopodobnie rozpoczynałby się tak zwany rajd świętego Mikołaja, który wydźwignąłby indeksy giełdowe bardzo wysoko, najwyżej jak tylko można na koniec tego roku. Więc właśnie wydarzeniem dzisiejszego dnia nie jest Fed, tylko decyzje Ministerstwa Skarbu w Stanach Zjednoczonych o podaży przyszłych obligacji. No jak widzimy, te informacje, które spłynęły na początku sesji amerykańskiej, już teraz doprowadzają do tego, że względem wczorajszego dnia krzywa dochodowości amerykańskich obligacji, zwłaszcza na środkowej i dalszej części krzywej dochodowości, wyraźnie spadła, więc te informacje są pozytywnie odbierane przez rynek. Bardzo ładnie widać to na tym wykresie, gdzie na dole mamy różnicę i co jest też ciekawe, im dalej na terminie wygasania obligacji, tym bardziej te spadki są widoczne. To jest dobra wiadomość. Będzie pociągała za sobą także ruchy na światowych obligacjach, w tym oczywiście także na polskich papierach, dlatego też atak na ostatnie minima wydaje mi się tutaj na polskich obligacjach tylko kwestią czasu. No i zobaczmy, jak teraz rynek prognozuje, jakie są szanse na kolejne obniżki, podwyżki stóp procentowych. Dzisiaj jest praktycznie zerowa szansa na jakąkolwiek podwyżkę stóp procentowych. W rynku, w maksimum, w piku jest tylko 37% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek podwyżka stóp procentowych. Rynek przewiduje, że szanse na to są dość niewielkie. Natomiast z każdym kolejnym miesiącem będziemy się zbliżać do terminu pierwszej obniżki stóp procentowych, a na chwilę obecną jest ona przewidywana przez rynek na lipiec 2024 roku i to jest punkt odniesienia przed tym, co się wkrótce wydarzy. Plus mamy także rzut oka na wyceny dla strefy euro i w tym wypadku widzimy, że rynek oczekuje pierwszej obniżki w czerwcu 2024 roku. I to zachowanie amerykańskich obligacji będzie rzutowało na giełdy na całym świecie, także w Europie. Jeżeli rentowności będą spadać, jeżeli ten big market event, jakim jest decyzja Ministerstwa Skarbu w Stanach Zjednoczonych, będzie prowadził do spadków rentowności, to giełdy papierów wartościowych, nawet te w Europie, powinny wyraźnie rosnąć. Jeżeli dzisiaj po Fedzie, po tych wszystkich informacjach z Ministerstwa Skarbu będziemy nad poziomem 4200 punktów na indeksie Standard & Poor's, to uznam to jako zachęta do tego, że
rynek chce rosnąć i widzi scenariusze prowzrostowe jako scenariusze bazowe na końcówkę tego roku. Zwykle jest tak, że pierwsza sesja z decyzją Fedu była taka dość zmienna, ale mało prognostyczna, ale dzisiejszy dzień może być inny. Natomiast warto także pamiętać, że część rynku oczekuje na piątkowe dane z rynku pracy i to dopiero po tych wszystkich wydarzeniach na początku przyszłego tygodnia ostateczny trend powinien się wykrystalizować, ale jak już drodzy Państwo wiecie, od września jestem bardzo wyraźnie nastawiony na wzrosty indeksów giełdowych i daję ponad 70% szansy, że będziemy wyżej na koniec roku niż ma to miejsce teraz, niż miało to miejsce we wrześniu na indeksach giełdowych na całym świecie. Jeżeli równolegle euro-dolar pójdzie w górę, to w takiej sytuacji giełdy w Europie będą się zachowały lepiej. Na chwilę obecną DAX tylko potwierdza, że istnieje wsparcie w okolicach ostatnich minimów i także europejski indeks Eurostoxx 50 także potwierdza wsparcia w rejonie 4000 punktów. Ryzyko geopolityczne najlepiej odzwierciedla zachowanie ceny złota. W tym wypadku względem poziomu 2000 dolarów wszystko się tutaj odbywa. Każdy spadek, cofnięcie niżej oznacza, że to ryzyko geopolityczne maleje. Obserwujemy także próbę wzrostu ceny miedzi. Jeżeli dzisiaj zakończymy handel nad poziomem 8100 dolarów, to moim zdaniem miedź będzie faworyzowała i wspierała scenariusze prowzrostowe na rynkach finansowych na całym świecie. I mamy dzisiaj także wzrosty ceny ropy naftowej. Wcześniej mamy spadki, dzisiaj mamy wzrosty, więc tutaj te wahania są bardzo duże, zmienność jest podwyższona. No i po prostu czekamy na rozstrzygnięcie, w którą stronę się dalej sytuacja będzie posuwała. Jednak jesteśmy oddaleni od poziomu 85 dolarów, więc moim zdaniem scenariusze prospadkowe mają większą szansę na realizację. I także widzimy wzrost na Bitcoinie, który sygnalizuje, że rynek ma ochotę wybić się górą z tej konsolidacji, ruszyć znowu do tendencji wzrostowej, a gdyby się popyt na ryzyko uaktywnił w skali globalnej, to i Bitcoin może na tym korzystać i rozpocząć kolejną falę wzrostów do następnych oporów. I moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o tym, jak myślą zawodowi traderzy, profesjonalni inwestorzy w sytuacjach takich podwyższonych zmienności, gładkich trendów. Ten materiał naprawdę trzeba znać i także zachęcam do tego, żeby zapisywać się na fantastyczne, darmowe wydarzenie, które będzie miało miejsce w listopadzie, czyli XTB Investing Masterclass. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i przypominam, że dzisiaj o godzinie 19.10 będzie kolejne spotkanie w formie krótkiego live'a, podsumowania i komentarzy do decyzji Fedu oraz także po godzinie 21.00 przeanalizujemy sobie też na szybko, co się wydarzyło po sesji w Stanach Zjednoczonych. Stopy zwrotu, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!